Słowo Boże przedstawia, że istnieje coś takiego jak przyjaźń, która nie jest z Boga. Przyjaźń nie z Boga. Przyjaźń zgodnie z definicją oznacza bliską relację, opartą na poznaniu, lubieniu, zaufaniu i wspieraniu kogoś. Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus był przyjacielem celników i grzeszników, lecz nie był przyjacielem świata. Zasady, którymi Pan Jezus Chrystus się kierował, były tak dalekie od zasad systemu światowego, jak daleko jest wschód od zachodu. On uwielbiał Boga, a świat uwielbia człowieka. Pan Jezus Chrystus żył, udzielając innym. Świat żyje, zabierając innym. Pan Jezus Chrystus dostrzegał biednych, strudzonych i potrzebujących. Świat natomiast dostrzega bogatych, silnych i samowystarczalnych. Pan Jezus Chrystus był łagodny i pokorny. Świat jest szorstki i arogancki. Czy jestem przyjacielem świata czy Boga? Takie pytanie zadaj w swoim sercu, samemu sobie. Pożądliwość i pycha, które nie są z Ojca, także są opisane w Słowie Bożym. Zauważ, że apostoł Jan określa rzeczy tego świata jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Potrzebujemy tej definicji dlatego, że mamy tendencję do nazywania rzeczy świata całkiem inaczej. Patrzymy na pewne rzeczy, działania i cele i mówimy, że są światowe. Jednakże Słowo Boże przypomina nam, przypomina mi, że realna światowość jest w moim sercu, gdy pożądam czegoś, co nie jest na chwałę Bożą. Jak również, gdy chełpię się z powodu wyglądu, pochodzenia, stanowiska, a nawet darowanej łaski. Zarówno pożądliwość, jak i pycha mogą wkraść się do naszego życia na spodziewanie szybko i to pod płaszczykiem czegoś dobrego, a nawet duchowego. Brat John Nelson Darby ponad 150 lat temu napisał na temat świata. Jest to próżny system, który wyrósł po tym, jak człowiek oddalił się od Boga. System, tak, świat to system, którego aktualnie Bogiem i księciem jest szatan, choć jest nim nieprawnie. Człowiek został wypędzony z miejsca, w którym w niewinności i pokoju postawił go Bóg. Człowiek odrzucił Boga dla swych pożądliwości, kierowany przez szatana, który w ten sposób uzyskał nad nim władzę. Czyż przyjemności, chęć zysku, próżność i ambicja nie rządzą ludźmi? Nie mówię o czymś wyjątkowym, lecz o tym, co cechuje ten świat. Czym jest świat ze swoimi motywacjami? Świat jest systemem, w którym ludzie żądają czci jedni od drugich, a nie zabiegają o cześć pochodzącą wyłącznie od Boga. Bogu niech będą dzięki, że dał nam odpowiednie środki do zwyciężania świata. Po pierwsze, jako narodzeni z Boga posiadamy nową naturę. Mamy nową naturę, która jest zdolna do przyjmowania pouczeń Ducha Świętego. A więc jako narodzeni z góry, narodzeni z Boga, mamy nową naturę, która jest zdolna do przyjmowania pouczeń Świętego Ducha Bożego. A tym samym rozróżniania tego, co jest z Boga, a co od świata. Po drugie, mamy wiarę
wiarę, która zwycięża świat. Jeśli chodzimy we wierze, będziemy doświadczać działającej w nas mocy Boga, która zachowa nas nieskalanymi przez świat. Chciałbym w tym miejscu zaproponować pewien praktyczny sprawdzian tego, czy i jak chodzimy we wierze. Obejmuje on sprawdzenie od czasu do czasu naszych działań, czy są zależne od Boga i słowa Jego łaski. I to warto sobie takie pytania zadać, zadać te pytania w swoim sercu, samemu sobie. Pytania mogą pomóc nam określić, co jest światowe, a co nie. I to pytanie, jedno z nich jest takie, czy jest to wyraźnie sprzeczne ze Słowem Bożym? Jeśli tak, muszę bez wahania z tego zrezygnować. Ale drugie pytanie, czy służy to normalnemu funkcjonowaniu mojej osoby, uzasadnionym i niezbędnym funkcjom życiowym? Bóg skonstruował nas w ten sposób, że każdego dnia musimy wykonywać wiele różnych czynności w celu zaspokojenia swych potrzeb. On jednak chce, by wszystko było czynione w społeczności z Nim. Ale też trzecie pytanie, które warto sobie zadać. Czy czasem nie służy to zaspokojeniu moich pożądliwości i pychy? Dwie osoby mogą wykonywać taką samą czynność. Jedną kieruje pycha, a drugą kieruje miłość. Pierwsze działanie jest światowe, a drugie nie. Kolejne pytanie. Czy niepotrzebnie nie skupia to mojej uwagi na doczesnym świecie i nie przyćmiewa mi niebiańskiego powołania? Czy to nie osłabia mojej tęsknoty za Panem, który ma wkrótce przyjść? Kolejne, piąte pytanie. Czy to sprawia, że wzrasta mój podziw dla Boga jako Stwórcy? Jeden tydzień na łonie przyrody jest lepszą opcją niż całe wakacje spędzone pośród zgiełku tego świata. I szóste pytanie. Czy Bóg to akceptuje? Czy mogę uczynić to, będąc z Nim w społeczności? Bóg wprawdzie miłuje świat rodzaju ludzkiego, ale czuje głęboką odrazę do będącego w opozycji do Niego światowego systemu szatana. Świat ma też znaczenie wieku, dyspensacji albo po prostu okresu. I wcześniej rozpatrywałem świat jako ziemię, jako ludzkość i jako światowy system podległy szatanowi. W tych trzech przypadkach użyte było greckie słowo kosmos. Kosmos. Ale też świat jest wynikiem tłumaczenia innych słów. I słowo świat pochodzi też od innego greckiego słowa, mianowicie od słowa aion. Eon. Aion. To słowo zwykle odnosi się do wieku, dyspensacji czy czasu. I mamy kilka miejsc, na przykład Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 32 werset. Ani w tym wieku, ani w przyszłym, ani w tym świecie, ani w przyszłym, niektóre przekłady oddają. Jaki będzie znak końca świata? Mateusza, 24 rozdział, 3 werset. Albo jaki będzie znak końca wieku? A nie upodabniajcie się do tego wieku, albo jak mówi list do Rzymian 12:2 w innych przekładach, a nie upodabniajcie się do tego świata. Demas opuścił mnie, umiłowawszy wiek obecny, mówi drugi Tymoteusza 4:10. A także mamy drugi Koryntian 4:4.
Bóg tego wieku zaślepił umysły lub Bóg tego świata zaślepił umysły. Także Tytusa 2:12 żyli wstrzemięźliwie w obecnym wieku albo żyli wstrzemięźliwie w obecnym świecie. Także mocy świata przyszłego albo mocy wieku przyszłego, jak mówi Hebrajczyków 6:5. Słowo Boże odróżnia obecny wiek, w którym żyjemy, od tego, który ma nadejść. Teraźniejszy wiek nacechowany jest troską o byt i ułudą bogactwa, a szatan, który zaciemnia umysły ludzi, aby nie wierzyli Ewangelii, odcisnął na nim piętno swej mocy. I jego rządy, tak samo jak jego szatańska mądrość, zostaną niebawem unicestwione. Natomiast cechą wieku, którym ma nadejść, będzie chwalebne panowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, jak uczniowie pytali go o znak jego przyjścia i końca tej dyspensacji, tego wieku, końca wieku. Odpowiadając, Pan Jezus Chrystus wymienił niektóre ze strasznych wydarzeń, jakie będą towarzyszyć zakończeniu obecnej dyspensacji, obecnego wieku. Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. I tutaj warto zauważyć, że Słowo Boże definiuje wiek jako ogół myśli, masę opinii, twierdzeń, spekulacji, nadziei, impulsów, celów, aspiracji, które mogą być niemożliwe do uchwycenia i dokładnego zdefiniowania, ale są realną i efektywną mocą, stanowiącą moralną lub niemoralną atmosferę, którą nieuchronnie w każdej chwili naszego życia wdychamy i wydychamy. I Pan Jezus później odsłania przed uczniami nową, inną scenę, która jest bardzo ciekawa. Syn Człowieczy przyjdzie na obłokach z mocą i wielką chwałą. Każde oko go wtedy zobaczy. Wtedy się zacznie nowe przymierze, jak Pan Jezus osobiście zobaczony będzie przez każdego, bo Słowo Boże mówi, że w nowym przymierzu wszyscy będą znać Pana. I nie będzie ani jednej osoby, która by mogła powiedzieć, że nie zna Pana. Będzie to moment, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie na obłokach z mocą i wielką chwałą, inauguracji nowego wieku, nowego okresu, nowej dyspensacji. Pan Jezus Chrystus wprowadzi nas w nowy okres, w którym miejsce troski o byt zajmie odpoczynek. Bogactwa nie będą już dłużej nęcić, a szatan zostanie związany na 1000 lat w czasie nowego przymierza, a sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce. Jak zatem my, jako chrześcijanie, powinniśmy odnosić się do teraźniejszego wieku, do teraźniejszej dyspensacji? Czy powinniśmy traktować obecną dyspensację wrogo? Czy powinniśmy traktować go wrogo, tak jak traktujemy światowy system szatana? Jakie pouczenia w tym zakresie daje nam Słowo Boże? Po pierwsze, mamy radować się z obietnicy naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będzie ze swoimi aż do końca wieku, aż do końca tego świata, aż do końca tej dyspensacji. Następnie możemy nauczyć się czegoś od synów tego wieku, którzy są przebieglejsi w rodzaju swoim niż synowie światłości i starając się o swą przyszłość ubezpieczają się, inwestują. Podobnie i my z taką samą pilnością i zapobiegliwością powinniśmy gromadzić skarby w niebie. Po drugie, mamy odrzucić wszelki konformizm obecnego wieku, jeśli chodzi o jego priorytety, cele i motywy. O wiele lepiej być ciągle przemienianym przez odnawianie umysłu, niż wtłoczonym w system tego wieku, na modłę świata, którego Bogiem jest szatan. W tym tonie wylicza apostoł Paweł cudowne środki Bożej łaski,
która naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, jako ci, którzy zostali wyrwani z królestwa ciemności, szatana, mamy przywilej okazywania cech charakteryzujących wiek przyszły. Czasem warto pomyśleć o Demasie. Opuścił apostoła Pawła, umiłowawszy wiek doczesny. Co w nim umiłował? Słowo Boże tego nie mówi, lecz musimy przyznać, że i z nami może być podobnie, jeśli miłość do Boga nie będzie większa niż miłość do tego świata. Dobrze oddaje to m.in. pieśń, którą napisała Ora Rowan. Co obdziera bożki ziemi z pozornej ich piękności? Nie poczucie prawa czy obowiązku, ale widok niezrównanej wartości. Nie zmiażdżenie tych bożków w gorzkiej pustce i sprycie, lecz promieniowanie jego piękna osłaniające jego serce obficie.